Mało tego, ta uchwała ty nie możesz uchwalić, bo ona się już po 7 dniach uprawomocniła. Proszę, no. Kolejne... Pan Bonia. Ja pragnę sobie to przeczytać. Dlaczego pan burmistrz nie zawiadomił rodziców o planach likwidacji szkół? Całe to zamieszanie powstało z pana wyłącznie winy, bo przeprowadziliśmy rozmowę z panią kurator, która była zdecydowana, że według niej powinniśmy przynajmniej w grudniu mieć jakiekolwiek spotkanie z panem. Żadne spotkanie się nie odbyło. No i tym samym zebrał pan radę nadzwyczajną, na której zwyczajnie pan po prostu tak jakby no celowo zrobił te działania bez żadnej jakiejkolwiek konsultacji z rodzicami. My tak jakby zostaliśmy praktycznie pod ścianą, a pan powinien wcześniej z nami przedyskutować całą tą sytuację i likwidację szkoły. Chyba pan rozumie, że popełnił pan rażący błąd. Szanowni Państwo, nie ma w tym żadnego błędu. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest procedura podejmowania kroków związanych z likwidacją szkół. Pierwszą jest uchwała intencyjna Rady Gminy. To jest pierwszy krok. Jeżeli taka uchwała nie uzyska większości głosów, to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać, nie ma żadnych spotkań, nie ma żadnych dyskusji. No bo o czym mamy rozmawiać? My radni, ja z radnymi, przepraszam, nie jestem radny, ja z radnymi, przedstawiamy analizę sytuacji, która dotyczy analizy sytuacji finansowej gminy, analizy sytuacji finansowej poszczególnych naszych jednostek i z tej dyskusji wychodzi jakiś wniosek. I wniosek jest taki, że radni podjęli uchwałę intencyjną o likwidacji, o zamiarze likwidacji dwóch szkół. Szkół w Mielniku i szkół w Wierzchowiskach, zdając szeroki zakres argumentów, które dotyczyły takiej decyzji. I taką decyzję podjęli. W tym momencie rozpoczynamy cały proces konsultacji, zawiadomień, rozmów, analiz szczegółowych, rozmów z Radą Rodziców, z Radą Pedagogiczną, z Radą, z Panią Kurator i na podstawie Waszych opinii kurator podejmuje ważną decyzję. Proszę zwrócić uwagę, dopóki nie ma decyzji kuratora, to dalej nie mamy żadnego problemu. Oczywiście nasz zamiar wynika z bardzo konkretnej analizy, jeżeli będę miał możliwość odpowiedzieć, jeśli Pan Przewodniczący mi pozwoli, żeby Państwa zapoznać z faktycznymi przyczynami, jakie są, idą w tym kierunku, że taka decyzja została podjęta, to Państwo się o tym dowiedzą. Jeżeli chcecie tylko zadać mi kilka wybranych przez siebie pytań, ja mam Wam tylko na nie odpowiedzieć, to wyjdziecie z tego zebrania prawdopodobnie nieusatysfakcjonowani, ale nie z mojej winy, tylko że z winy Pana Przewodniczącego, który tak zaproponował przebieg wydarzeń. Dlatego nie zrobiliśmy żadnego błędu. Rozpoczęliśmy proces związany z likwidacją dwóch szkół. Było to poprzedzone konsultacjami z radnymi, było poprzedzone komisją, i to dwiema komisjami z radnymi, Komisją Finansów i Komisją Oświaty. Były opinie, które z tej komisji powstały, zostały przedstawione na sesji. Na sesji odbyła się bardzo szeroka dyskusja i zostały podjęte uchwały intencyjne. Dopiero w tym momencie rozpoczęliśmy dalsze rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi. Państwo byli u nas na kolejnej komisji, byliście częściowo na spotkaniach indywidualnych, zgłaszaliście nam, że się chcecie spotkać, spotkaliśmy się. Spotkałem się przecież, kiedy byliśmy tutaj, proszę Państwa, w czwartek z Radą Pedagogiczną, też przedstawialiśmy te argumenty, ale rozmawiamy o konkretnych argumentach, przedstawiamy konkretne cyfry, rozmawiamy na temat ewentualnej perspektywy również dla nauczycieli. Także my prowadzimy teraz te konsultacje. Wynik tych konsultacji zostanie kuratorowi przedstawiony. Oczywiście Wasze opinie są dla nas oczywiste, że są negatywne. Natomiast kurator podejmie ostateczną decyzję, czy wyrazi zgodę na tą likwidację, czy nie wyrazi. Jeżeli kurator nie wyrazi zgody, to oczywiście ja mogę się odwoływać jeszcze do ministerstwa i tak dalej, ale przypuszczam, że oczywiście zrezygnuję z takiej ścieżki. Natomiast jeżeli kurator wyrazi zgodę, ponownie trafia to na Komisję Oświaty, która to analizuje, ponownie trafia na sesję, tą właściwą sesję, która będzie dopiero decydować o tym, czy ta szkoła będzie zlikwidowana, czy nie. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na jakimś etapie tego całego procesu i on jeszcze na dzień dzisiejszy nie jest zakończony. I może się zakończyć pozytywnie, negatywnie, w różny sposób może się zakończyć. Oczywiście, jak Państwo doskonale znają,
Jest również procedura odwoławcza z waszej strony, a więc gdyby nawet kurator wyraził zgodę, gdyby nawet rada zgodziła się na taką likwidację, jeszcze są jakieś tam próby i możliwości prawne, żeby powstrzymać taki proces. Natomiast musicie, jeżeli będę miał okazję, powiem państwu, jakie są faktyczne przyczyny likwidacji tej szkoły, czy próby likwidacji, bo wciąż jesteśmy na etapie planów czy prób tej likwidacji. Dziękuję. No to ja mam do państwa, do pana sposób. Proszę bardzo, proszę. Czy ja mogę? Proszę. Mam pytanie do państwa. Czy państwo według tych praw taki raport o stanie technicznym tego budynku jest wprowadzeniem w błąd radnych i mógł zadecydować o tym, że wszczęcie procedury likwidacji tej szkoły, oni zostali wprowadzeni w błąd? Czy zdajecie sobie państwo z tego sprawę, czy nie? Zadaję do pana, panie burmistrzu, pytanie. Czy zdajecie sobie z tego sprawę? Ten błędny raport, fałszywy raport wprowadził w błąd radnych. Oni nie musieli być w tej szkole. Nie musieli kontrolować. Jeżeli się mówi, że szkoła jest prawie w ruinie, to znaczy, dlaczego dzieci tutaj chodzą i czyszczają? Jeżeli mówi się o tym, że należy 90% wkładów włożyć i was to będzie obciążać, dlaczego te dzieci się tu łączą? Panie burmistrzu, mam do pana następne pytanie. Dlaczego pan pozwolił na to, dwa pytania, nie będę więcej, bo mam jeszcze więcej pytań. Dlaczego pan pozwolił na to, że dzieci, które uczęszczały tu do szkoły od kilkunastu lat, ze wsi, które były tutaj przyjeżdżane, z normalnej tradycji, łączki, wierzchowiska stare, które są tam w kierunku Bożechowa, nie puściliście autobusu 1,5 kilometra po to, żeby tam nawrócić i te dzieci przywieźć tutaj. To jest 12 dzieci. Wiecie, co to znaczy? O subwencjach pogadamy za chwilę. Proszę mi na odpowiedź. Szanowni Państwo, komisja. No panie, bo to jest. Ale rozmawiamy, czy się śmieje? Śmieję się. Dziwna jest dla pana ta sytuacja. A moim zdaniem jest bardzo poważna. Więc jeżeli jest poważna, to rozmawiajmy poważnie. Poważnie. Komisja oświaty, ja nie pamiętam, panie Święta, to było w grudniu, czy to było w styczniu, w grudniu, dokonała przejazdu i przeglądu wszystkich szkół na terenie naszej gminy. Była poszerzona również o radnych, którzy byli zainteresowani wziąć udział w takim wyjeździe. I objechali wszystkie szkoły i zapoznali się ze stanem i technicznym, i stanem pomocy szkolnych, i ze wszystkimi sprawami, które dotyczą szkół, no na tyle, na ile powiedzmy tam mieli szans. Nie wiem, państwo, tutaj też ta grupa była z tego co. Na podstawie tejże opinii, również tej komisji, my dalej debatowaliśmy, co dalej z tym zrobić. Więc takie informacje pojawiły się i radni znali stan technicznie wszystkich obiektów szkolnych. To jest odpowiedź na to, że czy radni zostali wprowadzeni w błąd, czy nie, nie zostali wprowadzeni. Natomiast drugi, czego ja nie puściłem tego transportu? A proszę powiedzieć, czy ten transport był, ja go zlikwidowałem, czy on od lat funkcjonował, a ja go zabrałem, jak to wygląda? Bo to tak z tego co wiem, dzieci z niektórych miejscowości przecież już od dawna nie chodzą do tej szkoły, tak? Czy z ościennych, czy nawet z tych miejscowości, w których jest szkoła, że no to rodzice wybierają dla nich inne placówki oświatowe. I to nie jest wina moja, ale decyzja rodziców, bo to państwo jako rodzice decydują, gdzie dziecko ma chodzić do szkoły. Jedni uznają, że ta szkoła spełnia dla nich jakieś określone oczekiwania, a są rodzice, którzy uznają, że nie spełnia. Z różnych względów i to możemy sobie zawsze debatować, każdy przypadek będzie indywidualny, ale prawdą jest taką, że mniej więcej połowa dzieci z tego okręgu do tej szkoły nie chodzi. I to nie jest moja wina, że ja gdzieś nie dałem transportu, bo przed tego transportu chyba nie było tu od lat. Także może spytajmy się poprzedniego radnego, który tu jest, czy państwo prosili radnego Wasaka, żeby zapewnił wam ten transport, żeby poprzedni burmistrz zwoził tu dzieci, no bo nie wiem dlaczego oczekiwania są ode mnie nagle, jak wiemy, że ta szkoła nie jest to, że od września ma problemy. O tym, że ta szkoła jest zagrożona likwidacją, mówi się od lat. Dlatego, że dzieci jest bardzo mało, subwencja na te dzieci jest też bardzo niska, a koszty funkcjonowania placówek oświatowych są bardzo wysokie. I co roku rosną. Co roku rosną. Ja, i teraz to ja. Wiecie, ja mogę, teraz to ja tam. Ja tutaj, panie burmistrzu, odnośnie tego transportu. Rozmowy były prowadzone już 2 lata wcześniej za poprzedniego burmistrza. Żeśmy prosili serdecznie, żeby ten autobus spuścić przez te łączki. Autobus zatrzymuje się na wierzchowiskach górnych, czyli dzieci z końca łączek muszą przejść 1,5 kilometra. Czyli tak, dziecko idzie 3 kilometry, rodzic chodzi 6. Pojawia się autobus z Bożechowa,
Oczywiście wam by się w ogóle nie opłaciło puścić tego autobusu 3 razy dziennie, ale może go pojeździć 3 razy dziennie. Dziecko przychodzi do autobusu 250 metrów, czyli prosty rachunek. Dziecko przychodzi pół kilometra, rodzic kilometr. Teraz tak, ja mam pytanie do pana. Czy pan jako rodzic wolałby pan chodzić 6 km czy kilometr? Proszę państwa, jak pan powiedział 2 lata temu, pan o to prosił, czy ktoś mnie o to prosił? Czy ktoś był u mnie z tej miejscowości i ktoś, odkąd ja jestem burmistrzem, poprosił mnie, że to jest tak ważne dla szkoły, że taki transport należy zapewnić? Zapytam jeszcze raz, czy ktoś był mi w tej sprawie? Pani dyrektor, tam na ten temat rozmawiała, próbowała z panem wiceburmistrzem, ale niestety... Ale czy to było, jak ja zostałem burmistrzem, czy to może teraz, jak się dzieje... Jeszcze wcześniej były już moje prowadzone, jeszcze wcześniej. Dążyliście do tego, żeby tych dzieci nam w tej szkole były, żeby te szkoły zamówić. To jest proste, jasne, rozumiałe. Oczywiste. Drugie odpowiedź, pytanie, oczywiście, jakby zadał, oczywiście wolałbym, żeby dziecko miało 2 km do szkoły niż 6, natomiast myślę, że, tak pan pytał, pan przejść, więc odpowiem, że oczywiście wolałbym, żeby 2, ale jeżeli my zapewniamy transport dzieciom, bo oczywiście w związku z likwidacją szkoły potencjalną, zobowiązujemy się jako gmina do przewozu wszystkich dzieci do wskazanej przez was szkoły, oczywiście określając okręg nowej szkoły wasz jako Wzgórze, ale mam też sygnał już od rodziców właśnie, które tutaj są dzieci, że niekoniecznie chcą na Wzgórze, czy może chcą jednak do jedynki. My mamy miejsca w tych szkołach, są miejsca dla waszych dzieci i to nie będzie żadnego problemu, żebyście ewentualnie wybrali to lub drugoszło.